Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Sorry, taki mroczny klimat aż mnie na śmiech złapał. Pokonałem wszystkie te Taurusy poza nagraniem, zgarnąłem tamten przedmiot, było to jakieś zaklęcie. Chyba piromancja, sprawdzę zaraz. Może jak zobaczę, to mi się przypomni. Ofiarowałem człowieczeństwo u tej. Tam babki, wyfarmiłem sobie go, no dość dużą ilość. I wyfarmiłem sobie za ofiarowanie tam człowieczeństwa, wyfarmiłem sobie burzę chaosu. Może uda mi się ją wam pokazać. A może nie, a może ja to zdobyłem tam? O kurde, nie jestem teraz pewien, no. Demoniczną maczetę wywariłem sobie też tutaj z tego demona obok, jak leciałem do tamtych. Pomniejsze demony kapra stają do walki, dzierżąc w każdej dłoni po jednym z tych żelaznych hakowatych mieczy. Jego ostrze nie jest co prawda zaklęte, ale sama jego masa jest w stanie powalić nawet najsilniejszego wroga. No widać, lubi sobie doskoczyć i wbić nas tym w ziemię. Co mnie troszeczkę denerwuje. No pierśnie, że tego nie zdobyłem. Co ja tam znalazłem, kurde, no? A nie, dobra! Okej, nie, już pamiętam. To był kluczowy przedmiot, był żar płomienia chaosu, a nie ten. Okej. Żar potrzebny do ulepszenia broni. Żar płomienia chaosu to sztuka z zaginionego miasta Izalith. Obrabiany tylko przez kowali znających starożytne metody. Przekształca ognistą broń plus 5 w broń chaosu. Broń chaosu można wzmocnić do plus 5. Broń chaosu to demoniczna, ulepszona człowieczeństwem. Zadająca obrażenia... Jezus, ale przez tą chrypę to zepsułem. Jeszcze raz. Przekształca broń ognistą plus 5 w broń chaosu. Broń chaosu to demoniczna, ulepszona broń... Broń chaosu to broń demoniczna, ulepszona człowieczeństwem. Zadaje obrażenia od ognia. Wydaje mi się, że to wypadło z tego wielkiego gnoja, którego zabiłem tam na górze. I dla testu pokażę wam, jak wygląda ta włócznia błyskawic. Nie najgorzej. Okej, to było idiotyczne. Żegnaj. Dobra, odpalę sobie regenerację w sumie, bo jestem ciekaw, jak skuteczny to jest. No, nawet. Okej, tutaj jak się dosłownie lekko za ten winkiel, jak żebym sobie przeszedł poza nagraniem, to zauważyłem, że tam jest to miejsce, które było zablokowane, które się odblokowało na cutscence, potem jak zostawiliśmy naczynie władcy. Czyli tam gdzieś musimy teraz się udać. O, więcej demonów. Zajebiście. Jakiś przedmiot na dole. Ciekawe, czy pilnowany. O, serio? Gdzie on jest? Ja się poważnie pytam, gdzie on jest. O! O, szybko odpowiedź dostałem. A on dostał szybką śmierć. Szkoda, że tego pierwszego, jeszcze tego poprzedniego ducha, który mnie zaatakował, nie zabiłem. Nie tutaj, tylko tego ogółem. O, i jedno człowieczeństwo, i kolczasta tarcza, i kolczasty prosty miecz. Mamy chyba też kolczastą kolczugę, to nie, sorry, to nie ta gra. O, nie ta gra. O, bardzo ładnie, tak? To są możecie podchodzić.
Pojedynczo, proszę. Dobra, gościu pada na 3 strzały. Ale to akurat w niczym mu nie przeszkodzi, żeby mnie wykończyć w razie potrzeby. Okej. Okay. Dopnijmy piorunem może. Nice. Minimalnie za zasięg wyszedłem, także idę. Ciekawe, czy gdyby stał tak jak w Sekiro na wodzie, to czy by większe obrażenia dostawał? Poważnie jeszcze zdążył? Okay, troszkę regeneracji proszę. I jeden estusik, żeby to trochę przyspieszyć. Tyle z tej regeneracji będzie. A właśnie, zobaczmy jak się sprawuje wielka kula ognia chaosu na tych ziomkach. Tego sobie muszę wymienić talizman na płomień piromancji. Nie tak źle. No, jedna kula, jeden strzał mieczem i jest po gościu. Trochę szkoda, że nie mogę z miecza wystrzelić tej kuli. Oh boy. Serio? Boss? Ale co, tak już? Dwóch bossów tak blisko siebie? Czy... O! Cześć! Jeszcze myślałem, że to rzeźba. Ale nie ma bata, żeby był boss tak blisko siebie. To by było za... Jezus! Co to jest za robal? Dobra, jak tam się nie przejmujesz, to czemu ja się mam przejmować? Okej, tak a propos przejmowania się. Brawo, Downie, popisałeś się. No, nie zgorszę, nie zgorszę. No, atakuj. Że co?! Ty tu jest w ogóle blisko, nie zauważyłem! Że co?! Zniszczył mi broń?! Ale którą broń? On mi zniszczył faktycznie coś? Czy teraz ja teraz... Czekaj, czy teraz zgubiłem? Nie, to nie jest zniszczone. To też nie. To nie. Cenowy katalizator jest troszeczkę uszkodzony. A, płomień piromancji mi zniszczył, dobra. To było w sumie nawet do przewidzenia. A może lepiej nie, w sensie najpierw go zdejmę, a potem będę się... Serio? Ile razy jeszcze mam... No wreszcie, dobra. Czy wreszcie, bo... Czy no w sumie to tak, no wreszcie trafiłem, mówiąc krótko. Ej, ale zajebiście blisko to ognisko. Dusza dumnego rycerza. No, wątpię, że to coś się odrodzi, jak odpocznę przy ognisku. Byłoby to trochę chamskie, mówiąc. O, sługa chaosu plus 3, czyli serio? Najwyższą rangę sobie zrobiłem? Okej, okay, teraz jestem troszeczkę zdziwiony. Że tak, że... Aj, to kurde, wystarczyłyby 2 człowieczeństwa. Dobra, nieważne. Kurde, nie sądziłem, że tak dobrze mi pójdzie. W sensie, no, wyfarmuję sobie trochę tych człowieczeń, jest tam około 80. Dzięki oczywiście trainerowi, ale no, trainerowi plus temu pierścieni węża. No, ale nie sądziłem, że naprawdę na maksymalny poziom sobie podbije więź w przymierzu, czy jakby to tam nazwać. Okej. Okay.
Dobra, to strojenie magii. Wyrzućmy na razie te piromancje, bo są fajne, no ale no, głównie ta burza chaosu troszeczkę mało daje. Czy mogę sobie... Dobra, czekaj. Stop. Dobra, jeszcze raz dostrojenie. To w regenerację też wyrzucę. Wielkie leczenie. Fragment wielkiego leczenia też wezmę obydwa. Mam jeszcze 3 punkty. Czy ja coś chcę tutaj wrzucić? Włócznie duszy, to na pewno. Materię też byśmy mogli. Cisza nie, cisza raczej nie. Remedium? Remedium też nie bardzo. Tarczę to musiałbym mieć broń w drugiej ręce. O, wielka magiczna broń. Zobaczmy, czy mógłbym sobie zbuffować jeszcze bardziej ten miecz. Mogę, świetnie. A czy mogę tutaj sobie naprawić ten płomień chaosu? Czy... Co jest? Ej, nie, Boże, nie to. Naprawa. Płomień mogę, okej. Okay. To nie będzie mi to dużo kosztowało. Fajnie, wszystko naprawione. Okej, okay. A patrzcie, kurde. Teraz pytanie, czy to jest posąg, czy jak ja to zabiorę ten przedmiot, czy tak wespnie się po tej ścianie i zacznie mnie napieprzać. Very good question. For now, without an answer. No ale nie, to raczej jest martwe. Tak jak to. Okej, okay, nic nie zostawił. Dusza dumnego rycerza. Spoko. Jeśli było za głośno, to przepraszam. Dopiero teraz wyregulowałem głośność. Żadnego zionięcia ogniem. Już jednego smoka spotkałem i mi wystarczy. Czyż to można nazwać smokiem? Dobra, kolejny demon Taurus. Jeszcze tarczę w dłoń. Kurde, leciutko za mało wytrzymałości, żeby go taką jedną fajną serią zdjąć. Ha! Przewaga terenu, biacz! Dobra, kolejny demon Taurus. Kolejne to. No jak, przecież użyłem tarczy, użyłem, no podniosłem tarczę. O, zajebiście. Dlaczego nie mogę wziąć miecza i mu merdać w środku i zadawać damage'a? Powinno się dać. A tak, pewnie, używaj se płomienia piromancy, kiedy masz same cuda. Bardzo inteligentne. O! Ej, ale ta włócznia jest niezła. Zagrożona. Ej, no i znowu! Dobra, to musi być coś, czego mam maksimum przy sobie. Ale co to może być? Jak to wygląda z tym talizmanem? No, ledwo co. Ale mam chyba przy sobie... ten proszek naprawczy. Nie, jednak nie. Proszek zostawiłem. A, może to są odłamki tytanitu. Duże albo jakieś. Duże albo te zielone. No, to może być to. Dlatego to jest w worku. Szkoda, że mam czaru, który naprawia mi broń. Bo wiem, że... Okej, okay, to są wyjątkowo niewrażliwe na błyskawice. Bo wiem, że w dwójce jest taki czar. I to jest zwykła magia, co jest najlepsze. Dobra, jak tu zejdę, to będę musiał się... Okej, dobra. Wycofać się wycofam. To jest najważniejsze. Pierun! Zrobiłem unik, ale okej. Żegnam. Nawet nie próbuję ripostować tych demonów, bo to raczej się mija z celem. Dusza dzielnego wojownika, czyli taki mech.
biorąc pod uwagę, co broniło tego. Okej, okay, widzę, że prawie zniszczone ten... Znaczy, no pewnie dlatego, że to jest prawie zniszczone, to też jest tak słaba ta... Tak słaba wytrzymałość tego. Co my tu mamy? No poza tym, że jest jakiś przedmiot i przejście. A, tak jak tutaj skoczę, to się nie cofnę w normalny sposób. Gdyby się użyć kości wiodącej do domu. Dobra, życia tam trochę mam. Nawet się wyleczę fragmentem wielkiego leczenia. Włócznia, to i to. Dobra. I zobacz, czy to mi zużyło wytrzymałość mojego talizmanu. Nie zużyło. Czyli jedno zaklęcie nie równa się jednemu punktowi wytrzymałości. Dobra, przechodzimy przez światło. Demon Fire Sage! Okej, okay, czyli jednak boss. Okej, okay, wygląda po prostu jak wielki... Gościu sobie walnął w ścianę, po czym wybuchło obok mnie płomień. XD. Double XD, że zrobiłem unik! Okej, okay, Demon Fire Sage, czyli... Demon z azylu, tylko w wersji rozpalonej, powiedzmy. Dobra, nie, muszę go mieć oznaczonego, żeby go widzieć. Widzieć, jak on atakuje. No, trzeci raz ten sam atak! Gościu się wali w ścianę, po czym mnie wybucha ogień! Lamao. Błyskawica. No nie taka zła. Zrobiłem unik. Spoko. Okay, czy nie dostałem obrażeń, czy... Nie, chyba dostałem tylko idealnie za to, co się wyleczyłem. Teraz lecz się. No, dawaj. Aha, interesujące. Ej, no... Specjalnie zmieniłem ten, żeby użyć tego, żeby walić go mieczem, a to mi używam błyskawic dalej. Co teraz? No, tak coś czułem. To będzie coś związane z ogniem. Dobra, to normalnie, jak nie wiesz czym atakować, to tnij mieczem. Najlepsze po prostu. Najlepsza możliwość. Jak się włócznia sprawdzi? Nie tak źle. Jak trzy porządne ciosy mieczem. W jednym zaklęciu, co najważniejsze. Irytuje mnie już ten cios. Tarczo! No chodź, cwaniaku. Nie stoi nawet zasięgu, dostaję obrażenia. XD. Dobra, zdychaj wreszcie! Trochę człowieczeństwa. Katalizator demona! Proszę, proszę. Czy będzie to coś silniejszego? No, na pewno pod względem piromancji to będzie coś silniejszego. Demoniczny katalizator wykonany z roztopionej izalickiej skały. Można go wykorzystać w charakterze broni ognistej. Fire Sage, pierwszy z demonów, był ostatnim władcą ognia. Tytuł utracił w chwili, gdy wiedźma z Izalit oddała się chaosowi, tworząc piromancję. No dobrze. A, to jest wyjście, Boże. Chciałem iść dalej, a by się zaczął cofać. 20 minut już na liczniku.
Okej, widzę, że i tak idziemy w miarę w to samo miejsce. W sensie za tymi korzeniami i coraz dalej tutaj. Czy tu jest zejście? Jest zejście! Cały czas tak sępię, czy coś z nich wypadnie. Jak na razie nie mam szczęścia. Chociaż w sumie, co miałby z nich wypaść? To jest też dobre pytanie. Wątpię, że jakaś piromancja, ale nie powiem. To ich zienięcie ogniem jako piromancja byłby nawet wdechę. Chociaż w sumie, można by powiedzieć, że na to troszeczkę... Że troszeczkę zajmuje to miejsce zapłonu wtedy, ale... Czy na pewno? Dusza dzielnego wojownika. Ruszy się. O dziwo, nie. O, więcej. O, winda! Okej. To jest... O Jezusie, to jest to! Tak, to rozdziała jako winda! Nice! O, to się nazywa skrót. Te demonicznych ruin od razu. Ej, to mi się podoba akurat. Nie będzie mnie stać, żeby sobie coś ulepszyć, ale z chęcią przy ognichu odpocznę. Choby tylko po to, żeby sobie zregenerować siły. I estusy, co najważniejsze, oraz poniekąd także magię. Okej, jakbym chciał wzmocnić ten kostur, to co musiałbym wykorzystać? Nie mogę! Kostur to jedna z tych broni, których nie da się wzmacniać. Dobra, wykorzystałem przy okazji też tanic, żeby co nieco sobie... zwróć, zużyłem tyta... A Boże, no tak przecież zapominam, to nie jest jak w innych Soulsach, tutaj muszę samemu naprawiać te... bronie przy ogniskach, bo inaczej to będzie cały czas zniszczone. Bo dopiero w dwójce wprowadzili coś takiego, że przy zaużycie czaru broń traci wytrzymałość, w sensie zaużycie katalizator albo coś innego, za atakowanie i za używanie czarów się traci wytrzymałość. A, to jest skrócik, widzę. Na arenę. Się traci wytrzymałość danej broni, ale jeśli chodzi o... No nie. Wow, ja to serio przeżyłem. Okej, można i tak. Wielkie leczenie w takim razie. I pyk. Jak za darmo się wyleczyć? Wystarczy mieć dużą wiarę. Co my mamy tutaj? Przepraszam, co to za robale? Grudka czerwonego tytanitu. Fajnie. Dotknij drzwi. W każdej chwili spodziewam się wielkiej kuli, która będzie chciała mnie zgnieść. Gdzie wy uciekacie, robaczki? Chodźcie! Posmakujcie mego ostrza! Mam ulżę w cierpieniach, prawdopodobnie. Jaszczurka! No! Kurde! Jakby się ten duży celownik nie zmienił, to bym ją zabił, no ale unlucky. Serio, kolejny taki. Co jest? A dobra, to.
Myślałem, że ktoś sobie wiadomość zostawił, ale nie. W sumie jestem zresztą offline, to jest jakby nawet wiadomości nie widzę. Zagubione Izalith? Co jest do jasnej cholery? Jak to są przeciwnicy? Jak to są przeciwnicy? To wy macie coś nie po kolei w głowach. Zobaczmy, czy ten demon też będzie bił błyskawicami? Czy może już ogniem? Ciągle błyskawice. Tylko wiesz, moje są ciut silniejsze od twoich, bo moje trafiają. Zawsze. Ostatnia włócznia. Tarcza. Dobra, to trochę nie wyszło, ale... To już jak najbardziej. O, dwa demoniczne tytanity tym razem dostałem. Pięknie. Bardzo pięknie. Ja serio mam nadzieję, że to nie są przeciwnicy, bo ja się chyba pochlastam, jak będę musiał z tym czymś walczyć. Zwłaszcza, że nie mam jakiegoś dobrego łuku. No, nie przy sobie w każdym razie. Bo gdzieś w grze pewno jakiś znajdę. Do widzenia. No, po kolei wyży nam sobie drogę. Można tak powiedzieć. Okej, tam coś jest na górze. I nie podoba mi się wygląd tego czegoś. No nie mam szczęścia, w sensie, jeśli to coś dropi, no to nie mam szczęścia do tego dropu. Druga taka rzecz. O, shit! Okej, dałem się wziąć zaskoczenia. What on bloody earth is that? Już, pewnie, zeskoczę wam prosto do mordy, na pewno. Ale no to licząc jest chyba najlepsze. W sensie, no, ja jestem pewny jednego, zaskoczenie prosto do tych paszczy to jest pewna śmierć, nieważne czy zaatakuje, czy nie. O, no nie! Nie! Nie chciałem! Ej, opuść mnie! Okej, to jednak nie była pewna śmierć. Oczywiście chodzą w truciźnie, bo czemu by nie? Ach, piękno włóczni dusz. Mogę strzelić przez kilku przeciwników. Seriously? No, czuję się jak gówno sedę się normalnie, co nie? Dobra, tnij mieczem! Tnij! O, grudka białego tytanitu, świetnie. Grudka czerwonego tytanitu. Kolejna grudka czerwonego tytanitu. Jeszcze jedna, dusza dzielnego wojaka. I tu mam coś maksimum. Tylko co to może być? A, pewnie ten duży odłamek tytanitu. No ale dobra. Jeśli jest to tylko do ulepszania broni, no to faktycznie nie ma się czym przejmować.
W sensie, bo nie jest to specjalny rodzaj tytanitu, o to mi chodzi. Ja tam spadać nie chcę. Tam przejścia nie ma, tutaj być może jakieś jest. Dobra, do góry, do góry, do góry. Tyle korzeni jest, kurde. Botanik wziął sobie wolne. Czy botanik? Ogrodnik wziął sobie wolne? Oczywiście, że nie mogę ich zniszczyć. Ale kurde, zauważyłem, że im głębiej, tym bardziej korzeniście się tu robi. Dosłownie. Aha, okej, teraz się cofnąłem. Okej, czyli dalsza ścieżka jest tutaj. Okej, udało się zaskoczyć, miło. Wielkie leczenie. Znowu to coś. Ale tu już jest tylko dalsza ścieżka. Chyba. Czy to jest tylko powrót? Teraz się trochę gubię. Ej, fajna rzecz. Grudka czerwonego tytanitu. Pięknie, pięknie. Że aż nie dokończę, bo rym byłby nieciekawy. I co teraz? Przecież tam nie wejdę. Czy wejdę? No nie, nie ma bata. Może tędy jakoś przejdę, no ale... Nie wiem. No nie, no nie wskoczę, tam nie ma szans. Dobra, teraz jestem troszeczkę w kropce. To jest jedyne przejście, jakie mam dostępne. Bo poza oczywiście powrotem do ogniska. Wkurza mnie ten skok pod taką, a nie inną kontrolką. Ale na to niestety wiele nie poradzę. Spróbujmy iść tędy, bo tam było przejście na górę, a tędy, tu oczywiście jest pewna śmierć, tam nie ma nic, a tu jest jeszcze większe nic, świetnie. No dobra. To gdzie teraz? To myślę jest bardzo dobre pytanie. Czy się mogę gdzieś tutaj dostać? Tutaj nie. No nie, są tylko dwa przejścia. No jeszcze jest tędy, żeby iść głębiej, tak jakby, ale...
To mnie gdzieś zaprowadzi? W sensie, no, wydaje mi się, że żeby szukać wiedźmy z Izalitu, czyli drugiej osoby, która ma duszę lorda, czy tam duszę władcy, czy tam raczej właściwie część duszy, bo... W sensie, no, w intrze było mówione o czterech osobach. Był Nito, była wiedźma z Izalitu, był Seth Scales, i był ten, i był Gwyn. Zresztą mnie jeszcze był Karzeł, no ale Karła raczej tu nie spotkamy. Coś mi się wydaje. No dobra, trochę na YOLO tu idę. Strasznie dużo korzeni. Ale mogę normalnie zejść, więc... Raczej głaz... O nie! O nie! Nie! Co, Kirk? A nie, Soler! A przywołajmy sobie Solera, bo... W sumie jeszcze nie przyzywałem żadnego upiora do bossa. Wezwijmy Solera. Kto wie, może nam potem jakoś za to podziękuje? Albo coś się... Jakiś dialog ze mną odblokuje, nie wiem. Chwalmy słońce! I walczmy z bossem jednocześnie. Let's go! Jaki mind blast! Jeszcze miałem rację co do tego przeciwnika, tylko to jest boss, a nie zwykły frajer! Demon stonoga, XD. No, jeszcze demon, z którym nie mogę walczyć na zbyt dużym terenie. Zrobiłem unik, ale pewnie gra tam wie lepiej. Soler za chwilę się tu w ogóle nie przyda przy takich atakach. Tarcza. O! Ty, odciąłem mu łapę? Osmalone pie... Ty! Widziałem, że mogę to odciąć! Ale zajebiście! Gdzie... Mam odpowiedź! Miałem się pytać, gdzie on jest. Już wiem. Podskoczył sobie. Dobra, póki on się nas zajmuje Solerem, to ja tutaj sobie trochę ponaparzam. Na mnie? Nie, dalej na Solera. Zdychaj! Dobra, sam cię wykończę. Okej, dzięki Soler, przydałeś się. Jako odwrócenie uwagi. Ale wyjdź ty z tej lawy! Słoneczny medal, miło. 40 tysięcy dusz. A i to tyle? A gdzie jakiś zastój lawy? Tu mogę przejść. Tutaj... Też coś jest schowane. Dobra, weźmy... Wielkie leczenie oczywiście. Czego tu pilnował? Aha, czegoś, czego mam już maksimum, czyli pewnie kolejne od jakiejś odłamki tytanitu. Znowu leczenie. I sprawdźmy ten pierścień właśnie.
Osmalony pomarańczowy pierścień zmniejsza obrażenia od lawy. Poproszę. Pomarańczowy pierścień zaklęty przez wiedźmę zmniejsza obrażenia od lawy. Był to podarunek, który wiedźmy stworzyły dla swego poparzonego przez lawę brata. Niestety ów nie był zbyt bystry i upuścił swój skarb na ziemię. Z chwilą, gdy pierścień dotknął gruntu, na świat przyszedł stunożny demon. Okej, okay, czyli teraz... Wow, ej, silna jest ta obrona. Bardzo silna. O, to w ogóle wygląda jak przejście do ołtarza Firelink. Czy wróć, przejście w ołtarzu Firelink, no ale raczej to nie jest ta sama miejscówka. No jak zajebiście, teraz mogę kroczyć przez tę lawę do woli. O. O, Solar, proszę. Dobra, zanim pogadamy... Rozpalmy ognicho. Tak na wszelki. Why? After all this searching, I still cannot find it. W sensie? Why? After all this searching, I still cannot find it. Czy mi umyka jakiś wątek, czy... Być może. W sensie, on na pewno... On z jakiegoś słońca szukał. Tyle pamiętam z rozmów z nim. Tylko nie bardzo teraz wiem, o co Kaman... Z tym, co teraz gada... No nie. No, będę tam musiał iść. Czyli będę musiał walczyć z tymi demonami. Niestety. Znaczy, no, najprawdopodobniej są to demony, nie widzę innej możliwości. Kurde, powoli mi się kończy człowieczeństwo. Nie będę miał za chwilę jak rozpalać ognisk. A to kiepawo. Bardzo kiepawo. Dobra, ognicho rozpalone. Solar, w sumie nie wiem, czy coś z nim jest nie tak, czy... No nie wiem. Wygląda na troszeczkę zawiedzionego, mi się wydaje. No ale okej, okay, no to nie jest problem Saurona. Nie mogę z tej zbroi. Co ciągle patrzę na te zbroje, to po prostu widzę Saurona, nie? Bo on miał prawie identyczny ten hełm. W sensie, no on miał takie trzy jakby... Odchodzące tak jakby trochę korona, to jest takie skrzydełko, albo dwa takie, jak sobie, no nie wiem, no po prostu wygląda, patrzę na to i widzę Saurona, nie? Brakuje mi tylko takiej maczugi, jaką on miał. Ale niestety, no najbliżej tej maczudze byłaby buława, no ale to i tak by nie oddawało całokształtu. Ale dobra, nieważne. Dwóch bossów zdjętych w jednym odcinku, znowu, druga taka akcja. Pierwsza to było jak zabiliśmy demona Capra i demona Taurusa w jednym odcinku. No ale wtedy miałem trochę fuksa. No w sumie teraz też, no bo nie wiedziałem, że to jest boss. Ale okej, okay, never mind. Tak więc, cóż mogę rzec? Chwalmy słońce! I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy Dark Souls Remastered, w którym będziemy dalej eksplorowali to miejsce. W jakim? Prawdopodobnie... Jest. Bo nie wiem, czy oficjalnie już jesteśmy w tym miejscu, w tej miejscówce, ale ja zakładam, że tak jest. W kolejnym odcinku dalej eksplorujemy zagubione Izalith i kto wie, może uda się nam je przeeksplorować do końca. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.